Także proszę Państwa, tak będzie dobrze, że zadaniem każdego człowieka, supermarkety będą pozamykane, nic nie załatwimy. Czy miło jest Wam i przyjemnie, jeżeli, proszę Państwa, w sposób szczególny tego nienarodzonego, bank nie działa, nie można przelać, w piątek, sobotę i niedzielę, po południu w piątek, nic nie działa, proszę Państwa. I po prostu, no, załatwiasz, ale to nic nie działa, no. To co? Jasnym i zdecydowanym sprzeciwem ze strony wszystkich ludzi, zwłaszcza ze strony ludzi wierzących, którzy są synami i córkami Kościoła. Radio Concita. Dzisiejszy temat, dziczyzna z polskich lasów na polskie stoły. Dziczyzna, też nie zakładam powiedzieć. Maria Ruda, członek Rady Konsultacyjnej do spraw rolnictwa przy Wojewodzie Podkarpackim oraz doktor habilitowany Marian Wilson z Uniwersytetu w Lublinie i studiu Radia Maria też jest. Radio Concita. Jestem, proszę ojca, witam serdecznie wszystkich, bardzo gorąco. Wszedłem do studia, bo tacy zacni państwo są profesorzy. Tacy zacni państwo. Nie, to jest bardzo rzadki temat. Radio kończy. Niech tak patrzę na te media. Tacy zacni są. Już komercyjnie kto nie mówi, ale o tym nie tacy mówię. Nie ma edukacji. Zacni są. Dziękujemy państwu. Bardzo dziękujemy. I teraz też można patrz, dlaczego tak atakowany jest profesor Szyszko. Po pierwsze, broni lasów, żeby nie sprzedawać, prawda? Broni Puszczy Białowieskiej. Broni środowiska naturalnego. Broni polskiej wsi, on broni. Polskiej wioski. Broni. Broni. Też tak samo myślistwa z wszystkiego tego. To wszystko razem. Broni on to. To tak jak z Polski chcieli zrobić kolonię. Tak. No i to im wychodziło po tych przemianach w Polsce po roku 81, można powiedzieć. Bo już o komunizmie to nie mówię. W tamtych czasach jeszcze bardziej mrocznych. Ale to widać, że tu jest jakieś interesy. Jakieś interesy? Jest to tym, którzy mają te interesy. Jakieś interesy. Żebyśmy byli tacy potulni i żebyśmy tylko byli zapatrzeni na tych, kto może, co tam spadnie z pańskiego stołu, z tej Unii Europejskiej. Że to to, tam z innych, że tych bogatych, to to, czy tych, którzy mają interesy, także interesy. Tak wstajemy z kolan i dlatego tak denerwują tacy właśnie jak profesor, jak pan minister, profesor Jan Szyszko. Jest wspaniały człowiek, bardzo świadomy, jak poznałem. Poza tym szlachetny, bardzo mu zależy na Polsce. Dobry Polak. Niczego się nie dorobił. Co najwyżej tego powiedział odbierania dobrego imienia od wrogów Polski. Także to jest apel do wszystkich Polaków. Polacy, kochani, jednoczmy się. Polak niech trzyma z Polakiem. Prawdziwy Polak, niech trzyma z Polakiem, katolik z katolikiem. A innych kochać też, ale to musi być ordo caritatis, jest porządek, jest miłość. Prawda? Pan jest zesłowny, wiecie, że jak ktoś ma żonę, to nie może wszystkich kobiet kochać tak jak swój, prawda? Chociaż szanować. Nawet żonę kocha się inaczej niż matkę. Nawet żonę. Dzieci, prawda, szacunek, ale no według porządku jakiegoś, według porządku. Nie? Tak, także ja bardzo dziękuję za ten dzisiejszy program. Ale mogę zdradzić coś? No, prosimy. I wszystkim ojcze zdradzę, tak,
wszystkim torunianie, może pielgrzymi też. Co państwo na to? Tu przy sanktuarium przychodzą na kawę, mogą przyjść na zupę. Co ja mam rozmawiam na uwadze? Co ja zdradzę? Z organizacjami myśliwskimi, bardzo szlachetni ludzie. I wychodzi na to, że może od przyszłego tygodnia, może od połowy przyszłego tygodnia, nie wiem, zobaczymy jak to, będzie można kupić dziczyznę. Proszę ojca, to uważam... Ale dlaczego? W celach edukacyjnych. Tak. Chcę, bo tu dużo ludzi przechodzi. Teraz zimą będzie mniej. Ale dlaczego nie? Ja sam dostałem od myśliwych jakieś tam dziczyznę. No to jak pokroiłem to, to kolor nie jest tak inny. Ryzyk, a nie da powiedzieć. Smak jest bardzo ciekawy. Inny niż te wszystkie drożiny. Aha, tu jest cały piesko grzybany. Dlaczego Ryzyk nie da nic powiedzieć? Jeżeli to przyprawione, tak to jak, to tak jak w Stanach jak Rysio? W Kanadzie. Kupują wędlinę z polskiego sklepu Polskie. To, tak to, jak tymi to jest. Przyprawami zrobione. I oczywiście Polacy się starają, ale to niepodobne do tego, co niby swojskie. Gdzie to tam? A tu jeszcze, jeżeli to jest takie zdrowe, no nie powiedzieli myśliwi. To, co powiedziałem w tamtej części, dotelefonowałem się. Poza tu. No to swojskie wszystko jest. Niby jest, niby jest. Niby to tu wszystko swojskie jest. Powiedzieli mi, że porównali, mówią, 10 deko wieprzowiny, tak z tego ten wieprzek wyhodowany tak, jak ta wieprzowina, tak jak tam hodują to. 10 deko tej wieprzowiny ma 350 kalorii, mówili mi, a 10 deko dziczyzny jest chyba z dzikiej świni chyba, prawda? Tak, z dzika. Tak, czyli z dzika to się mówi. Tak, tak jest. Tak. Dzika! Przesiewinio! Dzika się winia. Bo państwo się znacie na się winia. Tak. Państwo się znacie. To ma 60 kalorii. A nie wie dlaczego. Nie mielibyście się na tym znać. I te minerały wszystkie, to co pani profesor mówiła, ile to tych, jak to zwierzę, choć to ile ma 200 lat, gdzieś tam słyszałem dzisiaj. Różnicowaną dietę bardzo pokarmową, prawda? Tak, ponad 200 gatunków różnych roślin. Jeleń chociażby spożywa. No proszę. Żadne zwierzę nie ma takich możliwości. A tu jak jest to hodowane, na przykład te chrzypki, kruszaki, brzytanie. Nasze ja ligotki, tramwaj nie jeździ, nie? W grupie ma to się czasu. Ale człowiek to przyjmuje i później jest chory. To no właśnie, to efekty są różne. Właśnie bardzo delikatne, różne efekty. O chorobach cywilizacyjnych, to z tego wynikają. Się zapełni się tylko, ale czym? Bo my też tak samo możemy te potrawy różne, to możemy... I człowiek może być za przeproszeniem jak śmietnik. Wszystko się do śmietnika rzuci. No często też tak jest. Często tak jest. Jak śmietnik. Te genetycznie modyfikowane, te wszystkie... Jak na przykład śmietnik. W Ameryce dobry w Polsce, gest. Jak śmietnik. To jest wszystko to idzie. Jak śmietnik. To jest gorsze niż... Dobry gest. Jak niż stąd jadąc do Ameryki. To jedzenie jest, nawet w samolocie jest lepsze z Polski do Ameryki, nie z Ameryki do Polski, bo już tam dają tamtejsze, no oni inaczej tam to wszystko wygląda, inaczej. No, bardzo dużo jest tego, to genetycznie modyfikowane, szybko, bardzo hodowane. Tylko z konserwantami, z różnymi dodatkami, kadzlakowymi, zapachowymi. Po to, żeby zachęcić do konsumpcji. Szybko, o zdrowie, to trzeba zadbać o pożywienie. Naturalne. Pan Bóg daje nam, Pan Bóg daje, naturalne prawda? Musi być. Proszę ojca. Szybko. Byłem na tym naturalne. Na tej konferencji w Pałacu Kultury i Nauki, zresztą dalej tam pisze imienia Józefa Stalina. Tam jeszcze tego nie zdarli, tam, bo to w kamieniu wyryte takie neony tylko są tak na zewnątrz, no to pewno im ciężko to zedrzeć, ale w tym Pałacu Kultury i Nauki było ponad 500 uczestników, bo sala nie była większa, no i ja tam taki, nie wiem, to nie kiermasz, jak to się nazywa, takie to były targi. Targi, prawda? Targi.
przechodziłem koło tych ludzi. No fantastyczne rzeczy. Ja pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Jody naturalne, oleje. Jody, oleje. Naturalne. Kawa, tak. Nieferalne. Bardzo powrót smaczna. Do tradycji. Bardzo smaczna. Zdrowa. Bardzo naturalnego. Gdzieś to było, oni byli z Moronga, czy skądś tam, tak. Zdrowa. Wspaniali ludzie. Polacy naprawdę potrafią wiele. Bez kompleksów. Nie te McDonaldy i to nie wiadomo co. Pierogi polskie z kapustą polską, z grzybami polską. No właśnie. Ja się tutaj tak dopominam o ten głos. Chciałam po prostu nawiązać do tej propozycji ojca, że może od przyszłego tygodnia w kawiarni czekamy na lotówkę. Będzie możliwość zakupu dziczyzny. Tak, proszę ojca. Tak, i ona będzie zapakowana. Pięknie. Już tak. Że to będzie tak. Nawet takie dania specjalnie przygotowane tak. Już mogą być. Ale to tutaj... znaczy nie tylko gotować bez możliwości jedzenia tam, czy coś. Nie, żeby nabyć. Tylko żeby nabyć. To, ale ja właśnie chcę jeszcze nawiązać do jednego. Do tego przyszłego tygodnia. My w przyszłym tygodniu mamy świętego Huberta. Kiedy? 3 listopada, panie profesorze. 3 listopada, czyli to będzie piątek. Tak, proszę ojca. Idealnie by się złożyło, jakby w dniu świętego Huberta uruchomić to. A żeby pan no właśnie, bo ja tutaj przypomnę piękne polskie przysłowie. Tak. Kiedy goły las nastaje, święty Hubert z lasu cały obiad daje. Proszę państwa, ja myślę, że propozycja ojca tutaj Tadeusza, znakomita, świetna, ponieważ być może, że co niektórzy warszawiacy też będą, przeciwnicy tego. Ale co niektórzy warszawiacy może będą mieli okazję do przygotowania przynajmniej raz w tygodniu obiadu od świętego Huberta. Ale warto, z wszystkich darów lasu. Warto to spróbować i popierać polskie lasy. Polską wioskę. Popierać polskie lasy. Ekologiczne, a nie to. Powinniśmy być patriotami żywnościowymi. Tak. I będą ludzie zdrowsi. Zdecydowanie. Będzie zdrowszy. O to chodzi, żeby... Także spróbujmy zachęcać Polaków do tego, żeby przynajmniej raz w tygodniu... Czy to jest drogie bardzo? No. Jeszcze dzisiaj drogie. Ale może... co to znaczy drogi? Im bardziej będziemy promować, tym relatywnie może stawać się tańsze, bo ta cena też wynika z ograniczonego spożycia i to jedno, drugie, że tak powiem, napędza lub ogranicza, prawda? No ale dlaczego państwo nie zakładają ci leśnicy czy myśliwi sklepów różnych miejsca? No właśnie, też warto by pewnie też o tym rozmawiać. Nad tym pracujemy, żeby miasto większe, prawda? Już jest jakiś... Polski Związek Łowiecki cały chyba czas, pracuje. Cały tak? Czas tak powstało stowarzyszenie, czy konsorcjum takie Dziczyzna Polska właśnie, żeby tą polską dziczyznę promować w Polsce, właśnie nie wywozić jej za granicę, tylko żeby dla przeciętnego Polaka, przeciętnego Kowalskiego, ktoś mu ona była dostępna i dostępna w zasięgu cenowym, takim nazwijmy, żeby była porównywalna przynajmniej z ceną wołowiny, czy może nawet spróbować zrobić tańszą, ale pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, mówiąc... To jest dłuższy raz. To lepiej mniej, a tak, dobre. Tak, ale za to jakością nadrabiamy, bo oferujemy produkty bardzo dobre, bardzo zdrowe. To jest naturalny produkt, wysokiej jakości. To są jest dzik. Tak, jeleń, sarna, daniel. Zając. A daniele są hodowane. Są i jelenie też są hodowane, bo ustawa o hodowli zwierząt gospodarskich dopuszcza do... A łosie to już jest coś innego. Łosie to już zupełnie coś innego, tak. One są chronione. One są w jednym ratowym na razie, tak. One oczywiście są na liście gatunków zwierząt łownych w Polsce. Ale całoroczny okres ochrony, w tej chwili się ich nie pozyskuje. Nie polujemy, no. Tak, ale mamy przecież doskonałe, nawet sama nazwa rosół królewski, to jest rosół zbożanty. Się tylko gotuje. No, ale to na tym polega. W porównaniu z kurczakiem sklepowym na pewno. Żeby smakowitość tutaj wydobyć. Żeby tą esencję wydobyć ten właśnie. Bukiet taki smakowo-zapachowy, żeby jednak wydobyć. Tak, królewski. Nie, no to znaczy, jeżeli chodzi o samą cenę zakupu, to tutaj czy można kupić? Nie ma, że tak powiem, ceny rynkowej, bo firmy nie skupują tego. To jest tylko, można dostać w prezencie od myśliwego w ten sposób. Ale to nie, jeżeli są hodowlane bażanty, ale to nie ma porównania hodowlane, a dziki, no to w granicach 25-30 zł takie bażanty są sprzedawane. No, bażan? Tak, no więc taki żywy bażan, prawda, w piórach, nie, mówię o tych hodowlanych, więc
na dziki ze względu na walory te odżywcze, to powiedzmy 40-50, prawda? No bo to jest zupełnie inny charakter mięsa, inny charakter. Ale to nie ten rosół. Tak, to nie ten rosół. Państwo profesorowie, otóż właśnie ja tego nie mogę zrozumieć, że łowią tu, przyjeżdżają gdzieś z zachodu, łowią to wszystko, myśliwi, prawda? No i później wywożą to za grosze. Ile kosztuje tak na przykład takiego dzika, jak wywożą? No w tej chwili oni mają firmy zachodnie, mają punkty skupu, sieć punktów skupu w Polsce. No, i takiego dzika w skórze, czyli takiego odstrzelonego przez myśliwego, wypatroszonego, schłodzonego, czyli no, w przypadku wieprzowiny się wielu punktusza, tylko tu dochodzi jeszcze skóra i tak dalej, to jest na skupie po 4-4,50, zależy jaka firma skupia. Ale są jeszcze tańsze. To znaczy mięso jeszcze tańsze. Nie, dzik będzie najtańszy w tym okresie. I jeleń, jeżeli chodzi o mięso z jelenia, też w skórze, bo to zawsze myśliwe dostarczają w skórze, nie wolno im skórować, tylko do skupów w skórze się dostarcza. To jest w tej chwili cena 6,57, zależy od skupu, gdzie oni przywożą to tutaj. No to już jest oczywiście proporcjowane, ładnie hermetycznie zapakowane z odpowiednimi logotypami i tak dalej. Wtedy już kosztuje 40-50, czy tak jak powiedziałem, nawet najdroższa pieśń, nawet z najdroższą dodatkową się przywiozł. Tak, to już nawet już takie skrajne, za 200 zł, bo tam jeden ze słuchaczy zauważył, że to strasznie wysoka cena, ale czasami się zdarzają takie sobie. Ale generalnie to jest powiedzmy 50-70 zł, Karibska powiedziała, że z pijakami, z jedynym rysiem, nie chcę tu być. To jest jakaś powiedziała, że z pijakami, z jedynym rysiem, nie chcę tu być. Polski Związek próbuje promować, żeby to rozpromować wśród Polaków, a nie czyste. Promujemy, promujemy nie zdrowe jedzenie, zdrowe. Straszalne, bez konserwantów. Od zwierząt z wysokiego poziomu dobrostanu, od zwierząt, które same sobie zdobywają pasze i to pasze najlepsze, bardzo bogate w bioskładniki. Potem te składniki są transferowane przecież poprzez produkt nasiony do naszego organizmu, więc człowiek może być naprawdę zdecydowanie zdrowszy, przy czym trzeba pamiętać, że tak, nigdy nie będziemy jeść 50 kg wieczyzny, bo nawet to nie jest potrzebne, ale te kilka kilogramów, te półtora czy dwa kilogramy, bo tyle każdy statystyczny Polak mógłby jeść. To już byłby sukces, bo dzisiaj na statystycznego Polaka przypada od 5 do 15 kilo dziczyzny. To jest naprawdę najgorsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy jednym z czołowych producentów dziczyzny w Europie, a konsumpcja jest na najniższym poziomie. No właśnie. Następują zmiany w budowie mózgów, które mogą być odpowiedzialne za kluczowe różnice. W 2007 roku opublikowano teorię neurologicznego podłoża transseksualizmu, które miały być podłoże z nieprawidłową neuronalną mapą
prawem seksualnym. Przedłużeń według teorii zaburzenia połączeń w mózgu miałby być błąd w połączeniach komórek nerwowych i ośrodków określonych w idealach pierwszego zrozumienia. Zaburzenia w odkamowywaniu mózgu, chociaż od dawna wiadomo, że mózg jest organem odżywczym. Plastycznym, no dowiedziała się, że mózg, jak to w przywódzcie się było, że mózg pływa. Próbują wykorzystywać ideologię Flinders, wprowadzając chaos anatomiczny, hormonalny i moralny. Jak wspomniałam, wskutek działania zaburzeń hormonalnych i enzymatycznych oraz powielanych przez neurony rozpisane, może dochodzić do zmiany identyfikacji płciowej, jak w przypadku żłobkowe. Przywiązać się albo tam rozrabiać. No, tak, to nie było za darmo. Przyroda zawsze sama się równoważyła. I tak powinno być. Te dary lasu, które las nam przynosi, wręcz na dłoni daje, my naprawdę powinniśmy wykorzystać. Bo wszystko możemy wykorzystać. I las też. I mamy las, bogate lasy. Pochłania CO2. Tak. Nie potrzeba nam nie wiadomo czego tam, prawda, jakiejś techniki. Oczyszcza powietrze. Oczyszcza powietrze. Właśnie mówi się. Wczoraj była u nas konferencja. Ja niestety nie mogłem być, ale czytałem później w internecie. Tak. Proszę, te zielone miasta, żeby budować. Niemcy, prawda? Tak budują w tej chwili. Tak. Dachy. Są zielone u Niemców. Tak. No we Francji. Tak. Zwiększa to powierzchnię asymilacyjną. No tak. Prawda? No bo to jest problem szalony z czystością powietrza. Prawda? Co się dzieje w Krakowie na przykład. Tak. Prawda? Smog. Na okrągło. Bez ograniczenia przerwy. I ograniczenia. Bo tam jeszcze większy smog. Tylko teraz to mówią. Przez pierwsze 3 lata życia potrzebuje stałej, indywidualizowanej opieki, a nie coraz wcześniejszej edukacji. To powinno zwrócić uwagę polityków zajmujących się kształtowaniem polityki prorodzinnej. U dzieci w żłobkach stwierdzono wysoki poziom hormonów stresu, co zagraża rozwojowi układu nerwowego, szczególnie jest destrukcyjne dla mózgu. Nadmierne obciążenie stresem powoduje szczególnie skutki zmiany dotyczące zachowań społecznych, długotrwałe narażenie na stres, ma związek także z zachowaniami agresywnymi i depresją. Dzieci nawet w bardzo dobrze prowadzonych żłobkach są wycofane, albo bardziej agresywne od dzieci wychowywanych przez rodziców, dziadków czy nianie. W badaniach mózgu dzieci poziom kortyzolu był wysoki, wielokrotnie przekraczając normę. Jaki utrzymywał się niestety także po powrocie do domu żłobka, co w dalszej perspektywie wpływa także na zachowanie emocjonalne i społeczne. Tak. Niemożność budowania więzi z matką, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, objawia się u dzieci nadpobudliwością, impulsywnością, napadami lęku i wrażliwością i według badań dzieci do 3 roku życia odseparowane od matki pochodzą głęboki stres i cofają się w rozwoju, wykazują znaki cierpienia, tracą na wadze, a nawet umierają. Opisywany jest w piśmieniu dramat chłopca pozostawionego w żłobku przez 8 dni, gdy matka była nieobecna z powodu porodu drugiego dziecka. Nakręcony film pokazuje dzień po dniu destrukcyjne zmiany w psychice chłopca, jak i z miłego, otwartego na świat dziecka zmienia się w nieszczęśliwe, przerażone i wyalienowane dziecko. Odmawia jedzenia i nieustannie płacze, tuląc się do misia, mimo okresowej obecności ojca. Matka wraca po porodzie, malarz ucieka od niej i patrzy z goryczą.
Misia, tak. Nie chcę ojca, nie chcę matki. A także Wielkiej Brytanii wpływając na podejmowanie działań na prawodawstwo, jakie jednak jak widać nie dotarły jeszcze do Komisji Europejskiej. Zdaniem naukowców, małe dzieci oddawane pod opiekę instytucjonalną nie przyzwyczajają się do nieobecności rodziców, lecz wskutek stresu wypierają potrzeby, tracą pewną odruch, odpychają i nie patrzą w oczy, stają się apatyczne, rozdrażnione, mają problemy ze snem, tracą łapnienie, wymiotują i o wiele częściej chorują. Im więcej dzieci spędzają czasu w żłobku, tym więcej wykazują działań antyspołecznych, takich jak kłótliwość, wandalizm, bójki, zastraszanie innych, okrucieństwo i nieposłuszeństwo. A w późniejszym okresie życia łatwiej sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki, przemocy. Podkreślane jest, że mózg po stresie nie wraca do stanu przedstresowego. Wykazuje jedynie zmiany adaptacyjne do warunków stresowych i ma skłonność do przewlekłego stresu. Wykazano niekorzystny wpływ żłobków na rozwój emocjonalno-społeczny i umysłowy. Urazy doznawane przez dzieci powodują psychiczne reakcje obronne, szczególnie wypieranie, represja albo tłumienie, co jest automatycznym i celowym zapominaniem tego, co było zbyt bolesne i co zagrażało poczuciu bezpieczeństwa, a także spójności osoby. Wyparte doznania nie znikają, ale jak zwykle niektórzy psychiatrzy są przebane żywcem, mogą jednak oddziaływać poza wolą i rozumem. W rozwoju psychicznym człowieka wyróżnia się okres zupełnej nieświadomości i wiele danych wskazuje na to, że może on sięgać nawet w chwili poczęcia. Dlatego podkreśla się tak bardzo znaczenie więzi typowej matki dziecka od najwcześniejszych chwil życia wraz z koniecznością zaspokajania podstawowych potrzeb także emocjonalnych dzieci. Bardzo ważne są też pierwsze lata po urodzeniu wraz z kształtowaniem się pod koniec drugiego roku życia własnego ja już jako zupełnie odrębnej osoby, aż po powstanie świadomości refleksyjnej w późniejszym okresie. Nawet najbardziej kochający ojciec, jak widać, nie przekaże cech, które posiada matka, zresztą dlatego, że urodzi, prawda? Nigdy nie zastąpi ojca. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o zagrożeniach dla rozwoju dziecka. Bóg zapłać za uwagę. Panie Bogiem. Były to porady lekarskie, mówiła dr Urszula Krupa. Tak się spotyka dziadek, gdy się liczy. Tato i dzisiaj syn jest nad leśniczy. Sanktuarium Rodziny Radia Maria z Toruniu jest już piękne, ale jeszcze jest drugie. Jest to wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II wyrósł w naszej ojczyźnie i z naszej ojczyzny. Może nie, bo przecież nie ojczyzna. Jest niejako szczytem naszej historii. Dlatego też to sanktuarium jest niejako księgą historii Polski. A historia jest nauczycielem. Życia. Dlatego też w tym sanktuarium możemy znaleźć wiele obrazów świętych i bohaterów naszej ojczyzny. Zresztą wszystko w tym sanktuarium pokazuje też naszą kulturę, która wyraża naszą duchowość i wyrosła z Ewangelii. Obecnie czytamy w Radiu Maria w ramach lektury Poczet Polaków. Jest to poczet od Mieszka I, szczytem naszej historii Jan Paweł II. Książka jest wydana przez Fundację Nasza Przyszłość. Warto ją czytać, dać dzieciom i młodzieży. Wydany jest też piękny album o naszym sanktuarium Wotum Wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Jest też piękny album 25 lat Radia Maria pod tytułem Tylko miłość jest twórcza. Oto stójmy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych przez dobrą książkę. Chwilę z niego prawdy, spierzmy się. Mówię o wiary. Słowo budujące człowieka. Jest wiele książek, płyt, filmów. Panie profesorze, musimy podkreślać, że jest jedna taka ponad książkę.
kropkami Biblia Święta. On nigdy nie powie o Biblii Świętej nic, tylko o tych książkach rozpowszechnianych. Widzisz? Czyli fabryka, fabryka. Jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Czego? Czego? No, proszę sobie dopowiedzieć. W starej wsi z księdzem biskupem Frankowskim, a kiedyś jeszcze z arcybiskupem Tokarczukiem, biskupem Frankowskim. A tam sobie z księdzem biskupem Frankowskim. Ewangelizacja to jest, jak się głosi, Ewangelię, a nie to, co napisał Jan Paweł II. Niech napisze nie wiem co, ale to nigdy nie zastąpi Ewangelii. Nie powinno się mówić ewangelizacja, bo to jest... Co to jest? To proszę sobie dośpiewać. No co to jest? Mówi o papieżu, owszem, o papieżu. Niech sobie mówi, on jest katolikiem, to jest jego problem. Ale po co to mieszać z Ewangelią? Bo to wiecie Państwo, jak oni tak zaczęli poprawiać, no to potem okaże się, że i Ewangelię trzeba poprawić, prawda? A przecież kościoły ciągle coś poprawiały, ciągle coś zmieniały, usuwały i stawiały no, swojego ludzkiego, przecież wiadomo, że gorszego. Ten nasz patriotyzm lokalny, tak. Daj spokój. Można. Jak się chce, to może. Jakimś tam trudnościom różnym. Krystyno, daj spokój. Trudności zawsze były, są i będą, Krystyno. Ale jak, w jaki sposób? No i zobacz, mówi bardzo dobrze o tych ludziach chorych. Ile ludzi dorosłych jest chorych? I taki Rysio nie rozumie, że nie dość, że on jest psychicznie chory, to on jest agresywny pijak. Po prostu. I jak Litka mówi, że wiesz, słuchaj, w niedzielę urwał się gdzieś przed siódmą czy co, może myślał, że do pracy ma przyjść i zaczął szarpać za tę furtkę. To była taka kratka, druty, że wszystko było widać na zewnątrz. Ale to bardzo miłe też było, co się na ulicy dzieje. I proszę Państwa, a to Rysio z podbitym okiem, bo on też tam leżał pod kratką, że ludzie się patrzyli, a przecież go znają. Podbitym okiem. To niechby on, jak pracował sobie kiedyś, to sobie dał spokój, to niech już nie pracuje. A on cały czas pracuje. Litka była zaskoczona. Powiedzmy tam, gdzie 10, 15 grudnia spokojnie do świąt na ten pasztet wisiał. Ja mówię, jak jesteś głupia, twoja sprawa. Wiesz, o co chodzi. No bo to Litka walczyła, zaczęła walczyć. Ja mówię, jak mi powiesz, że ma takie a takie problemy z alkoholem, no to ty zawsze przegrasz, bo on przyjdzie ci nagada na krak. A gdybyś powiedziała, że tu wiesz, leżał, no to daj spokój. Naprawdę, naprawdę. Potem mówi, że on tu kamerę zainstaluje na tym. To wszystko, wiesz, riposta taka, jak Macierewicz mówił. Zdobywał pożywienie, więc... No właśnie, mówimy o chorobach. Początki społeczeństw naszych, no co, tylko polowali ludzie, prawda? Tylko przyjęli podstawę pożywienia, stanowiła wtedy dziczyzna, ewentualnie tam jakieś rybołówstwo czy wędkarstwo może... Te wypowiedzi Macierewicza będziemy puszczali. No właśnie. Żebyście Państwo się zorientowali, jak postępują ludzie. Tak, dodawane są różne dodatki po to, żeby dzieci zachęcić do konsumpcji ludzie, tego, aby ludzie, no lepiej produktów. Mówić. Ludzie. Je się i ciągle jeść się chce. No właśnie. No to takie, to zwłaszcza właśnie w Ameryce. Co słychać w tej budzie? Ja myślę, że poprzez tego typu audycje uda nam się tutaj jednak coś... Oj, czy to byśmy już pół audycji co najmniej. Uda. Ale my rozmawiamy o takich sprawach. O normalnych sprawach nas Polaków. I proszę Państwa, i to mówią nie jacyś laicy, tylko profesorzy. Pani profesor wykłada? Tak. No bo trochę przeżyliśmy. No pani, ta pani doktor, mi się bardzo podoba, mi taka fajna. Na luzie. Tak. Na luzie, nie? Razem z panem doktorem Januszem Kilarem. Także dzisiaj... Panem doktorem. Miał pan doktor przyjechać. Januszem Kilarem. Ja myślę, że tak, że trzeba będzie o tym pomyśleć, bo to powinniśmy kontynuować. Ja tak się składa z kolei, że całą karierę naukową z łowiectwem mam związana. Począwszy od magisterium, po kolejne etapy, wszystko w łowiectwie.
Także też cały czas jestem. Ale to też z rodziny to było? Nie, nie jestem pierwszym akurat w rodzinie. Tak mi się to jakoś za czasów studenckich tak mi się spodobały wykłady mojego szefa, przełożonego teraz obecnego, że jakoś z tym łowiectwem się tak związałem i tak już zostało i tak już jest. Się. Nie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Kiedyś Akademia Rolnicza. Wcześniej Akademia Rolnicza w Lublinie. Moja uczelnia, ja kończyłam. Zresztą pani profesor, z moim obecnym szefem na roku była pani tak, profesor. Z panem profesorem Romanem Dziedzicem, także. Proszę, zajął się sprawami łowiectwa. Polska ma ludzi kompetentnych, mądrych. Polska ma ludzi. Polska ma ludzi, jak patrzę, więc nie, teraz niedawno nie zanurzę. To byłem takie dwa przypadki. W niedzielę mieliśmy koncert w Gdyni, w tym teatrze muzycznym i później zostaliśmy zaproszeni na kolację. I spotkałem człowieka, no niesamowici ludzie. Jacy ofiarni ludzie, jacy pracowici, jacy patriotyczni, z panem ludzi. No ale są bardzo niszczeni. Przez jakieś te platformy nogi podkładają, tak. No coś, ale jacy mądrzy, jacy zaradni, Kaszubi. No właśnie. Kaszubi. Tam właściciel takiej restauracji. Restauracji Panorama na górze kamiennej, pięknie widać co morze, Gdynię widać. Zapewne znakomite dania. Tak, dzisiaj rozmawiałem z architektami z Poznania. Wspaniali ludzie. Ludzie, którzy chcą się jednoczyć, organizować duszpasterstwo. Bardzo poważnie podchodzą do życia. Odpowiedzialnie, uczciwie. No, tak naprawdę, tak. Ale mówię, poszedł. Jest nadzieja w Polsce. No i wielki, wielki potencjał ma. Trzeba go wykorzystać, prawda? Tak. Pan Bóg dał nam Polska, to jest niezwykle piękny kraj. Mamy wszystko tutaj. I krajobraz piękny. Przepiękny. I mamy dobre ziemie, prawda? Jest to równe. Nie ma takich jakichś skalistych, suchych, jakichś pustynnych. Mamy lasy, mamy morze, mamy jeziora, rzeki. Dużo ziemi uprawnej. Tak. Mamy zimę, jesień, lato, a nie samą zimę, czy same, prawda, same upały, prawda? Wszystko razem, to jest no, piękny kraj. I to Pan Bóg dał nam tyle złóż naturalnych, prawda? I tak samo jak mówię, zwierząt, no wszystkiego, tak. Prawda? Tylko to ładnie teraz... O Jasu, o Jasu. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. Kochani słuchacze Radia Maria, rodzina Radia Maria, alleluja i do przodu. Alleluja. Organizujmy się. I do przodu. Bardzo dziękuję dyrektorowi za wprowadzenie w temat. To jest bardzo miłe. Dziczyzna z polskich lasów na polskie stoły. Dziczyzno moja, jesteśmy brakunkiem. Po co mamy te lochy zryć, żeby tylko potem ty. Dziczyzno moja, jesteśmy ratunkiem. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 to numer kierunkowy do Torunia. Prosimy bardzo, Radio Maryjo. Będzie posłany Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Proszę Ojca, czy już jestem na antenie? Jesteśmy na antenie, kto do nas telefonuje? Krzysztof z ziemi sandomierskiej. Przepraszam, że tak, bo ja pierwszy raz w życiu się dzwoniłem, a jadę samochodem. Proszę Ojca, bardzo dziękuję za tą bardzo budującą audycję i merytorycznie i tak, że tak powiem, patriotycznie. Chciałem tylko tak w takim kontekście mądrości naszych ludowych w tych powiedzeniach, co Państwo też, Pani Profesor zwróciła uwagę, chciałem się odnieść do tych kurczaków w tym aspekcie tego, że nasze żony, czy nasze matki, czy kobiety polskie ze względów, jakby powiedzieć, czysto
Temperatura maksymalna od 6-7 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 8-11 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany i dość silny w całym kraju południowym zachodnim. Wiatr w porywach osiągać może do 65 km na godzinę, a w zachodniej połowie kraju do 75. Nad morzem do 100 km na godzinę, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. I tam może powodować zamiecie i zawinienie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie szybko spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Poszła do pani doktor i pani doktor zapytała w pierwszym momencie, w pierwszych słowach zadała pytanie, czy pani karmi. No to mama powiedziała, że... Podejmiemy temat wprowadzenia europejskiej dyrektywy o redefinicji urlopu macierzyńskiego. Naszymi gośćmi będą pani Urszula Kruta, poseł Parlamentu Europejskiego i pani doktor habilitowany Urszula Duczak. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu. Duczak przychodziła. Słuchali pana wernisarz. Tak obok siebie stałyśmy i nic nam do głowy nie przyszło, żeby zaśpiewać. Mamy prawo do reparacji. Państwo polskie powinno przedłożyć ocenę naszych strat wojennych rządowi Niemiec. Wypłata reparacji świadczyłaby o wejściu Berlina na drogę pojednania. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. Nasz magazyn Polska bez lekarzy. Bez zmian w systemie kształcenia i wzrostu wynagrodzeń czeka nas emigracja lekarzy. Czas skończyć z Eugeniką. Prawo musi chronić chore dzieci. Rozmowa z Andrzejem Kluboczym, radnym Prawa i Sprawiedliwości z Wałcza. Bez zarzutów za klątwę. Trwającym już ponad 10 miesięcy śledztwie w sprawie bluźnierczego spektaklu Klątwa do tej pory nie zapadły wiążące decyzje. Cukiernia z nutą patriotyzmu, dzieje rodzinnej firmy... W Londynie też, jak artyści to darują, a jak nie, jakieś złodziejstwa, hamstwa, to nie, ale nie, ale raczej jak artyści to darują w Londynie, ktoś uklepie, ukradnie, czekoladę weźmie, bo nie był ekspedient, no to nic w Londynie nie zrobią, a tutaj łapciuch przyleci. Łapciuch z smacznego mięsa jest zupełnie inny, ale już tych kurczan niestety na rynku jest niewiele. Także proszę Państwa, jak przyjeżdżamy przez Tesla Ekstra, to warto skupić się na temacie łapciuch w Tesco Extra. No dobrze, widzicie Państwo, ten sklep, taki Tesco Extra, w sensie mówi, nawet pozytywnym, przyciągał ludzi, bo tam jest też konkurencja Auchan, Wolapark, tam teraz jest je Lidl przy ratuszu Bemowo i wszystkiego jest pełno. No ale pewnie różnie to bywa. A czym przyciągał Tesco Extra? Czym? I tu trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedno, że czym? Bardzo mądre zdanie wyraziła lekarka. Rzadko się zdarza, żeby dzisiaj lekarz zaczynał wizytę od tego, co to dziecko je, czym jest karmione, bo przecież mamy do czynienia z różnego rodzaju Ewangelia chorobami, się alergiami. Ewangelia się liczy Pan Bóg, oczywiście Królestwo badanie, Boże, a nie jakiś rodzinny dom, bo ona tu będzie śpiewała rodzinny dom. Tak dalej. No to są no takie ambicje, proszę Państwa, rodzinny dom, to tego, Biblia mówi, że będą budować domy, a nie będą w nich mieszkać. Co jest przyczyną alergii, że pieniądze będą leżały na ulicy, w sensie takim, że ludzie nie będą mieli tego wszystkiego, co walczyli przez całe życie, bo tutaj też na budowę przyleciało parę takich dewotek katolickich, a przecież proszę Państwa, na Szeligowskiej to jest w Warszawie, w Polsce, dewotek katolickich, że przed szóstą rano jakieś sumy na budowie były, bo wjechała, proszę Państwa, z jakimś nie wiadomo czym dostawą towaru jakaś betoniara wielka, wielka betoniara. I one tutaj, że spać nie mogą, myślały, że już wszystko dla nich, wszystko dla jej dziecka i też sama te dzieci pilnuje, proszę Państwa, pazernie chciwie za wszelką cenę. I to też jest nadgorliwość, która, no... Po prostu Pani Profesor...
reperkusje tego są fatalne. Że nawet doktor Krupa do tego nie dojdzie, bo to jest taki przypadek, co się dzieje w mózgu, to chyba raczej Jachwę mógł wiedzieć, a człowiek co może wiedzieć? Człowiek może ogólnie mówić, co może mieć wpływ, ale co miało wpływ, to człowiek tego nigdy nie powie, bo coś tam na to miało wpływ. Dlatego też mądrzy uczeni mówią, o, że życie powstało przez przypadek, ale wcale nie musiało powstać. I tutaj pies pogrzebany, bo wszczepiają tego Boga, że to Bóg stworzył, a wcale Bóg nie musiał stwarzać, prawda? I to jest twierdzenie, proszę Państwa, bardzo logiczne. Wcale nie musiało to powstać, wcale Bóg nie musiał, ale skoro istnieje, to my zakładamy, że stworzył Bóg. No ale wiecie Państwo, też jest pełno ateistów i ci mają rację, i ci mają rację, i ci mają rację, a my tylko ogólnikowo możemy mówić, proszę Państwa, nie jesteśmy do końca pewni swoich poglądów tego, co my mówimy, że to jest takie piękne, że nie mogło powstać przez przypadek, że to jest tak skomplikowane, że nie mogło powstać przez przypadek. No to też i mamy rację, i nie mamy racji. Bo to to, o co my mówimy, to jest takie ogólne, prawda? Bardzo dobrze. Bardzo dużo, ale to nie wszystko. Właśnie o to chodzi, że to nie jest wszystko. Wykonywaliśmy badania na Heleni Karpackich i Danielu pozyskiwanych w Beskidzie Niskim. Do tej pory nie badaliśmy mięsa saren. Na pewno problem bardzo ciekawy, na który pan zwrócił uwagę. Doskonale o tym wiem, że dzisiaj wiele saren z rządu, pan profesor też potwierdzi, buszuje po polach. Buszuje po polach, stąd jej straty, szkody łowieckie, o których się dzisiaj dużo mówi. Ale też trzeba pamiętać, że mimo wszystko, te zwierzęta nie żywią się tylko tymi właśnie paszami z pól. One również spożywają różne rośliny leśne, różne rośliny leśne, bo to jest ich typowe środowisko życia, bytowania. Jak wiem o tym, że dzisiaj wiele saren, dzików, może jeleni w mniejszym stopniu, ale sarny, dziki, one rzeczywiście może trochę z tego lasu wyszły i przeniosły się w pola, bo przecież mamy bardzo dużo samosiewów różnego rodzaju na polach odłogowanych, ugorowanych. I one dzisiaj stanowią zbytowania tych zwierząt. Z przyjechała z nową filozofią, bo jej 12 lat, Anny German w Polsce tu nie było. Anny German filozofii. Słuchajcie, bracia, siedzimy w gaciach. Tutaj z pełnym przekonaniem sięgnęłabym jednak po mięso sarny niż po mięso nieznanego pochodzenia. O którym nic nie to Chicago, ja już mimo wyższe dodać, że sarna kojarzy się bardzo dużą wybiórczością pokarmową i rzeczywiście ona w okresie zimowym żeruje na polach, ale wtedy ilość tych pestycydów, bo zimą się nie wykonuje oprysków, jest zmniejszona, natomiast gdy tylko rozpoczyna się sezon wegetacyjny, ona jest typowym zwierzęciem stref ekotonu. Wąwozy z kraju a więc ten pokarm jest bardzo zróżnicowany. Zauważył częściowo, konsumuje opryskane o różnych okresach karencji. Sarna czasami potrafi konsumować te rośliny w kilka godzin po opryskaniu, ale jednak jest to neutralizowane, bo nie jest to w tym momencie, w czasie tych nasilenia oprysków, nie jest to jest jedyny żer, tylko jeden z kilkudziesięciu, czy czasami nawet z kilkuset, jak pani profesor zauważyła, bo nawet ponad 200 roślin różnego pochodzenia występuje w diecie sarny, a więc one są w sposób neutralizowane, czy powiedziałbym równoważone. Z całą pewnością jest to mięso dużo, jeszcze raz mówię, dużo zdrowsze niż zwierząt gospodarskich, które żywione są wyłącznie paszami pochodzącymi z tych pól. Świętego Antoniego. Kolejny telefon, Szczęść Boże. Parapia, Antoniego, z Jasu, z Jasu.
głodu tego ojca. Choroba, kaszel, ręczenie, breszenie, zamordy. Prosimy, panie Edwardzie. Choroba, kaszel, ręczenie, męczenie, zamordyzm. Choroba, kaszel, ręczenie, męczenie, zamordyzm. Jest to środowisko bardzo rozwinięte łowiectwo myśliwych. Także myśliwi, jak mają możliwość, to, to też korzystają z tego. Tego na własny użytek biorą. A co do tego wszystkiego, to jest też nasza wielka tradycja narodowa, łowiectwo. I po to ta zwierzyna jest stworzona, żeby z tego korzystać. A co do audycji Radia Maryja, są tak pożyteczne, że nie wiem, jak mam za to dziękować. I te audycje dla rolników w niedzielę występował ostatnią niedzielę trochę, trochę prędzej, to pan Eugeniusz Babicz na temat zdrowej żywności. No niesamowite, niesamowity szacunek należy się temu panu też. I dla państwa, i dla całego Radia Maryja niesamowity szacunek chciałbym wyrazić i podziękowanie za tak pożyteczne audycje, które nie płyną z naszych tu lokalnych rozgłośni radiowych. Dziękuję, panie Edwardzie. Pozdrawiam z panem Bogiem. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękujemy. My również dziękujemy pięknie za ten głos. I za słowa uznania dla Radia Maryja i dla osób, które się znajdą w studiu Radia Maryja. Kolejny telefon, prosimy. Niebędzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Dobry wieczór. Witam serdecznie gości zebranych w studiu. Mówię słuchaczka z Podkarpacia, Krystyna moje imię. Prosimy, pani. Ja właśnie chciałam i bardzo temat, bardzo dziękuję za bardzo ciekawy temat, który dzisiaj był poruszony. Chodzi właśnie o to mięsko tak smaczne, jak panowie mówicie, zdrowe mięsko z zika. Ja się ogłuszam, mieszkam w takim wsi dosyć dużej, 2000 mieszkańcy na Podkarpaciu. No jak się okazuje, że u nas dziki grasują w tak okropny sposób, że rolnicy w ogóle już nie są w stanie uprawiać w ogóle pól, dlatego że dziki niszczą zboże wiosenne, zboże jesienne, jak posieją, już w tej chwili no są duże zniszczenia. Ziemniaki, wszystko, ja chciałam przez 2-3 lata sadziłam ziemniaki, zostały zniszczone. Ostatnio muszę już wrodzić, bo w ogóle nie jest się w stanie z ziemniaków w ogóle zebrać. No i teraz i tak sobie myślę, mój Boże, tyle już raku te widzę, może od 5 lat, bo wcześniej tu na dziku w ogóle nie uświadczył dzika. A teraz coś się tak stało takiego, tyle to jest tego wszystkiego, dużo się namnożyło, że dziki chodzą po same okna. Ja w ogóle chodziłam do lasu dawniej na grzyby z rodziną, z dziećmi. Dzieci chodziły na nieraz same, a teraz w ogóle dziecko nie wyjdzie, nawet starszy mój syn nie pójdzie do lasu, bo się boją dzików. Grzybów w ogóle od 2 lat nie zbieramy, bo dziki przychodzą dosłownie po same okna i to z tymi małymi prosiętami. Prawdopodobnie, że one w tym okresie są bardzo groźne, te maciory. Matki, no i teraz właśnie taki problem, co myślę, mój Boże, mięsa są w tej chwili wszystko, jak się okazuje, to jest trucizna dla dziecka, nie tylko dzieci, ale starszych ludzi w ogóle, dla wszystkich ludzi. Jeżeli kupujemy mięso, nawet łowę, tak bardzo drogie, którego nie stać człowieka, nawet nie każdy mógł kupić, czy ona nie jest zatrute, bo już tych hodowlach oni trzymają w zamkniętych pomieszczeniach to bydło i dają, szczególnie nie mają krów żadnych wybiegów, dostają sztuczne te różne mieszanki, najprawdopodobniej jest tam GMO, prawda? Tak mi się to wydaje. I kochani, czy tak samo to mięso wieprzowe w sklepie, które to już jest bardzo drogie. I proszę Państwa, a te kurczaki to się w ogóle już nawet o tym nie mówi, bo się za szkoda słów. I teraz proszę powiedzieć, dlaczego w Polsce jest tak straszna sytuacja? Za tyle dzików, co cała Polska, mówiłem na Mazura, że tam rolnicy naliczyli 3000 świń, a ile ich niecałe niepoliczonych, a to jest w całej Polsce problem, nie tylko gdzie tam, czy tam. U nas właśnie na Podkarpaciu taka sytuacja zaistniała, że teraz mamy dzieci, chodzą do szkoły, mamy 1,5 kilometra, mamy polną drogę. Gmina nam położyła płytki takie betonowe, podwójne i dzieci chodzą do 1,5 kilometra, tam są pola, prawie takie dzikie pola, do szkoły. To się okazuje, wracam za dnie temu, idę do miasta, się okazuje, że koło tych płytek, tak jakby na złość, płytki mają, proszę Państwa, może 50 cm szerokie. Bo z obu stron tych płytek jest załadana ziemia przez dziki. W środku wsi, ja mieszkam na środku wsi, to się okazuje, że one przychodzą, mój syn dom postawi to blisko, zaraz niedaleko pola wychodzą
ta babka mówi, wiesz, to o dzikach. Że dziki są niebezpieczne. No ale te dziki teraz wiesz, jak to dzieci chodzą do szkoły. Moi kochani, teraz powiecie, co z tym można zrobić. Chciałam się zadzwonić do Rzeszowa, nie dodzwoni się. Grzozy powiedział, że takimi sprawami oni się nie będą wiele zajmować, bo rady nie, bo tu nas nie wiem, co się stało, że nie ma odstrzału w ogóle dzika. Nie wiem i teraz gdzie dzwonić, gdzie się zwrócić w sprawie, żeby dzieci były, chodziły bezpiecznie, wracają nieraz godzina czwarta, piąta, a dziki w tym czasie już wychodzą na rzep. I one weszły do wsi, z jednej strony jest rzeka, z drugiej strony rzeka, nie wiem jak, są takie ławy, przez którym przechodziłem przez tą rzekę, nie wiem jakim cudem one w ogóle weszły tu teraz. I proszę powiedzieć tak, w sklepach mięso jest w ogóle wieprzowe mięso, ta nasze, które mamy w sklepach, jest dosyć drogie. Wołowina jest bardzo droga, a kurczaki są zatrute. Więc teraz pytam, gdzie w ogóle jest rząd, sąd, że te dziki chodzą, niszczą ludziom ludzkie pola? U nas już tak dosłownie, że żadne gospodarstwo nic nie posadzi, nie ogrodzi drutem kolczastym swojego pola. Ile tego pola można, proszę Państwa, zagrodzić, żeby one, żeby posiadł pszenicę, żyto, owiec, posadzić ziemniaki, bo już człowiek nie jest w stanie zagrodzić tego wszystkiego całe 4 hektary pola na przykład, bo to jest niemożliwością. No a teraz już nawet dzieciom będą zagrażały te dziki. Dlaczego się nie robi tych odstrzałów więcej? Dlaczego rząd nie da tego mięsa ludziom w Polsce na polskie stoły, żeby ludzie mogli jeść zdrowe właśnie mięso? Co to w ogóle się dzieje u nas z naszymi rządami? Nie wiem, może PiS teraz coś zmieni. Może to się coś stanie, coś innego, lepszego. Ale do tego czasu to było jedna, nie wiem, bagno, banda rządziła naszym krajem. Jeszcze oni rządzą, bo oni siedzą. W samorządach siedzą, w województwach siedzą, ale nic nie robią, żeby dać tym rolnikowi normalnie żyć i pracować na tym polu. Przecież to jest niedopuszczalna sprawa. Musicie to, kochani Państwo, poruszać tę sprawę dzień i noc, nękać tam, czy pukać, stukać, żeby zmienić te ustawy, dać ludziom właśnie dobre mięso, zdrowe mięso, bez chemii, bez konserwantów szatańskich. Nic w sklepie nie można kupić. Kępa leży tysiące, szynek leży miesiącami. Nie wiadomo, co kupić, co można zjeść. Człowiek nie wie. Kupisz to, za dwa dni jest zielone i śliskie. Kupisz coś innego, jest to samo. Nie ma żadnego smaku, nie ma żadnego pożytku, nie ma z tego nic. A Państwo mówicie, że Niemcy się przyjeżdżają elegancko, biorą sobie świnie po 4 zł za kilogram i wywożą za granicę. Czy to jest dopuszczalne w normalnym państwie? To bezprawie? Normalne bezprawie. Kochani, ratujcie Polskę. Róbcie coś, ratujcie tego rolnika. U nas są drobne gospodarstwa, proszę Państwa, i z tego człowiek teraz ostatnio już nie ma żadnego pożytku, a nawet sam dla siebie nie może świni uchować. Ja dla mnie hodowałam sobie po dwie świnie, miałam po kilka, po 30-50 kur, a w tej chwili już nie mam, mam 5 kur, nie mam żadnej świni, bo ziemniaków nie mogę wykopać do polu, bo nie posadzę, nie posieję. No a świnie już chodzą teraz pod same okna, zagrażają nawet na ścieżce dzieciom do szkoły. Ja dziękuję, ja proszę o zabranie głosu. No, dziękuję Pani Krystyno. Poprosimy tutaj o odpowiedź naszych gości. No, nasza słuchaczka wielowątkowy problem poruszyła w swojej wypowiedzi i rzeczywiście w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczebności populacji dzików. No, częściowo wynika to też z tego, że one się zaadoptowały do bytowania, przynajmniej w określonych okresach roku, na polach, a głównym takim czynnikiem, który to powoduje, to są wzrastające uprawy kukurydzy. Rolnicy coraz więcej, kukurydza stała się podstawową rośliną paszową i rolnicy coraz więcej uprawiają. Akurat słuchaczka dzwoniła z Podkarpacia, gdzie struktura upraw jest nieco rozdrobniona, ale w innych częściach kraju to są już czasami wielkołanowe monokultury. I to spowodowało też, wpłynęło na populację dzików, na jej potencjał rozrodczy. Według badań naukowych przyjmuje się, że corocznie na polu zwiększa się o 6-7% udział białka i energii w roślinach, a więc te osobniki są coraz doskonalszej kondycji. No i skutkuje to na przyrost. Ale tutaj myśliwi corocznie intensyfikują odstrzał. W ubiegłym sezonie łowieckim w całym kraju pozyskano ponad 340 tysięcy dzików, a więc nie można mówić o tym, że myśliwi nie strzelają, tylko myśliwi strzelają bardzo dużo tych dzików, ale one po prostu bytują w różnych rejonach, tak jak słuchaczka stwierdziła, że nawet w przydomowych ogródkach potrafią wyrządzić szkodę. I tutaj, jeżeli chodzi z kolei o te szkody, no to myśliwi
są zobowiązani zgodnie z zapisem ustawowym do wynagradzania szkód, tylko potrzebna właśnie jest też ta edukacja, żeby rolnicy wiedzieli, kogo się zwrócić, bo można stosować działania profilaktyczne, można odstraszać te zwierzęta. No w przypadku osobników bytujących w pobliżu wsi czy wewnątrz wsi, a takie się pojawiają przypadki, no myśliwi mają ograniczone możliwości, bo nie mogą tam dokonywać odstrzału, ale na pewno podejmą jakieś działania związane z ograniczeniem liczebności, z przepłoszeniem tych dzików, ewentualnie jeżeli już szkoda ma miejsce, to też wynagradzają te szkody. W ubiegłym sezonie łowieckim właśnie to myśliwi, którzy Polski Związek Łowiecki, myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, która jest organizacją samofinansującą się, wypłacili ponad 70 milionów odszkodowań. A więc cały czas tutaj są działania w tym kierunku, żeby rolnikom te straty wynagradzać, no ale też musi być pewnego rodzaju współpraca myśliwych z rolnikami i rolników z myśliwymi. No bo myśliwi nawet czasami nie wiedzą, że gdzieś jest szkoda, że rolnicy nie zgłaszają tego rodzaju.